Dziękuję bardzo za potwierdzenie. Także będziemy mogli już startować. Także jeszcze raz miło mi państwa powitać z tej strony Krzysztof Głombik reprezentuje Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone temu, co słychać państwa i naszym oczywiście PPK. Także postaram się po prostu tutaj nakreślić państwu troszeczkę sytuację. Odniesieniu do tego, co się dzieje na rynku. Pokażę też możliwości, które Państwu tam udostępniliśmy w ramach obsługi konta PPK. Także zachęcam też do zadania pytań. Tutaj myślę, że ze względów organizacyjnych na pytania postaram się odpowiedzieć po jakby tej głównej części. Prezentacji. Proszę po prostu zadawać pytania w prawym dolnym okienku czatu. Więc, nawet jeśli tutaj na bieżąco na to pytanie nie odpowiem, tak jak już tutaj informowałem Państwa, postaram się to zrobić na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Także rozpoczynamy. Na początek może dla przypomnienia. Troszeczkę o strukturze wpłat dotyczących PPK, no bo chciałbym tam zwrócić na jedną rzecz uwagę, więc przywołam tutaj ten slajd, który może część z Państwa zna jeszcze z czasów, gdzie realizowaliśmy szkolenia wdrażające, pokazujące, czym jest PPK. Otóż, jak Państwo wiedzą, tutaj struktura wpłat jest taka, że mamy do czynienia z trzema źródłami. Proszę tutaj koniecznie pamiętać o tym, że mamy to źródło ze strony budżetowej, czyli tę wpłatę powitalną. Ta wpłata na pewno już na Państwa rachunku została zaksięgowana. Po każdym roku oszczędzania będą Państwo widzieli, dzieje się to do końca kwietnia, dopłatę roczną w wysokości 240 zł. Natomiast po stronie państwa jako pracownika chciałbym tutaj jakby przypomnieć, że oprócz tej składki obowiązkowej, czyli każdy uczestnik PPK odpro, każdemu uczestnikowi PPK odprowadzane jest to 2% wynagrodzenia brutto na rachunek PPK. Natomiast każdy z Państwa ma możliwość zadeklarowania wpłaty dodatkowej, ona nie może być wyższa niż 2%. Natomiast warto jakby o tym. Pamiętać z tego względu, że na koniec chciałbym przypomnieć, że wypłata z tego rachunku nie będzie obciążona chociażby podatkiem Belki, więc tutaj te dodatkowe oszczędności będą całkiem dobrze mogły na rzecz Państwa pracować. A w sytuacji, kiedy mamy do czynienia rzeczywiście z jakimiś takimi gwałtowniejszymi wydarzeniami rynkowymi, a może w najbliższym czasie, gdzieś jak się to mówi, uklepiemy rynkowe dno, to będzie być może okazja taka, żeby tutaj rzeczywiście te dodatkowe środki na rachunek PPK odprowadzić. Natomiast jeśli są tutaj ze mną przedstawiciele pracodawcy, to zachęcam jakby do odświeżenia tej możliwości wpłaty dodatkowej po stronie pracodawcy. Może być to zawsze jakiś dodatkowy element premiowania pracowników, którzy są lojalni wobec firmy i po prostu nie myślą o, chociażby o zmianie pracy. Także przywołałem tutaj państwu ten obraz jakby nieprzypadkowo, żeby państwu, bo to jakby przyda się przy waszej części analizy, żebyśmy po prostu mieli świadomość, że na rachunek PPK to nie są tylko nasze środki potrącane z wynagrodzenia, ale są to także środki, które trafiają tutaj jeszcze ze strony pracodawcy i ze strony budżetu, i to są środki, których byśmy w żadnych innych okolicznościach nie otrzymali. Także pamiętajmy tutaj, że na każdą naszą złotówkę odprowadzaną na rzecz PPK, w praktyce druga złotówka pochodzi ze źródeł zewnętrznych. Natomiast no tutaj jakby kluczowe jest pytanie: czy trafili Państwo do dobrego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych? Wygląda na to, że tak. Właściwie od początku funkcjonowania PPK do czwartego kwartału 2021 roku skarbiec był oceniany najwyżej w grupie tych 19 instytucji, które zarządzają środkami w ramach PPK. Te, te analizy są robione przez Niezależny Instytut Emerytalny i po prostu do końca, właściwie od początku do końca ubiegłego roku tutaj należeli do absolutnej czołówki. Oczywiście to nie znaczy tak, że będziemy zawsze tutaj na czołowej pozycji, mogą przyjść momenty troszeczkę gorsze, tak chociażby jest w pierwszym kwartale, tutaj opuściliśmy to podium, jesteśmy na miejscu czwartym, natomiast te straty w stosunku do innych towarzystw są. Liczone w dziesiątych częściach procenta, jeśli chodzi o yy, ocenę wyników inwestycyjnych. Także Państwo na pewno tutaj trafili do dobrego towarzystwa i robimy wszystko, by te wyniki inwestycyjne były jak najlepsze. Yy, pozwolę sobie tutaj przywołać, yy, bo myślę, że tutaj to będzie takie bardzo obrazowe zestawienie. Takie ciekawe wyliczenia, żeby tutaj no, nie starać się troszeczkę zobiektywizować ten przekaz, który Państwu przekazuję. I tutaj za chwileczkę wyświetlę Państwu taki slajd zbiorczy, przygotowany przez analizy.pl, gdzie przyjęto po prostu pewne dane, jeśli chodzi o wyliczenia, czyli dla, dla obliczenia wpływów na rachunki PPK, przyjęto przeciętne średnie miesięczne wynagrodzenie. Za cały okres jakby funkcjonowania PPK przyjęto tę bazową składkę pracodawcy w wysokości 1,5%, te obowiązkową składkę pracownika, no i przyjęto, że wpływają te środki na koniec każdego miesiąca i oczywiście tutaj też uwzględniona będzie opłata powitalna, i w przypadku tych najdłużej funkcjonujących uczestników dwie wpłaty roczne 240 złotych. I jakim obrazem będziemy mieli do czynienia? Proszę zobaczyć. Na razie pomijmy kwestię zysków, strat. Yy, tutaj ten slajd bardzo obrazowo pokazuje, że proszę zobaczyć, tutaj pomarańczowe to są wpłaty własne za ten okres pracownika. Natomiast po tej stronie mamy wpłaty pracodawcy plus wpłaty budżetowe. Proszę zobaczyć, że praktycznie na każdą złotówkę wpłacaną przez pracodawcę, no bo tutaj wyszło na to, że mamy wpłacane około 3186 zł, natomiast tutaj musielibyśmy zsumować 2300 plus 730 zł, więc ta kwota jest absolutnie porównywalna, więc yy, i w jaki sposób kształtowały się wyniki tych funduszy, no w yy, Przyjęto warunki wyceny średnie, czyli tutaj zebrano jakby wyniki wszystkich instytucji finansowych, które tutaj funkcjonują w ramach systemu PPK. No i proszę zobaczyć, mamy tutaj do czynienia z nadwyżkami. Jedynie w przypadku funduszu tego dedykowanego osobą. Najstarszym, czyli tym, którym w najbliższym czasie, w najbliższych kilku latach osiągnął 60 rok życia, mamy do czynienia tutaj ze stratą. Z czego to wynika? Otóż wynika to z tego, że mieliśmy tutaj w ostatnim okresie mamy bardzo niedobrą sytuację, jeśli chodzi o obligacje. Co to znaczy? Otóż ceny obligacji. Ze stałym oprocentowaniem wyemitowanych jakiś czas temu, one dawały bardzo niskie odsetki, a dzisiaj można kupić obligacje o zdecydowanie wyższym oprocentowaniu. W związku z tym te obligacje troszeczkę straciły na wartości. Ale proszę zobaczyć, że tutaj, gdybyśmy nawet chcieli założyć taką hipotetyczną sytuację, że strata na rynku wynosiłaby 50%, czyli na w funduszach PPK średnio byłaby, średnio byłby wynik rynkowy minus 50%. To proszę zobaczyć, że bilans naszej inwestycji byłby równy dokładnie wartości wpłaconych przez nas środków. No bo proszę pamiętać, że na wartość wpłaty do PPK składają się środki państwa i dopłaty budżetowe oraz wpłata pracodawcy, czyli proszę zobaczyć z tej łącznej kwoty nieco ponad 6 tysięcy złotych, gdybyśmy stracili 3 tysiące złotych, czyli mówimy o sytuacji bardzo mocnej przeceny rynkowej, jesteśmy jeszcze w okolicach wartości tych środków, które wpłaciliśmy na rachunek PPK. Więc patrząc jakby tutaj z punktu widzenia Państwa pieniędzy, Musiałoby się wydarzyć na rynku bardzo wiele, bardzo złego, żeby tutaj rzeczywiście z tak drastyczną sytuacją mieć do czynienia. O tym jeszcze będę troszeczkę mówił tutaj w dalszej części naszej prezentacji. Natomiast zwracajmy na to uwagę, że na tę każdą naszą złotówkę przypadają jeszcze wpłaty dodatkowe, których tak naprawdę tej części, którą tutaj oznaczę sobie kwadratem tej części osoba która oszczędzałaby gdziekolwiek indziej czyli wpłaciłaby 3186 zł na przykład na fundusze inwestycyjne czy wpłaciłaby na lokatę bankową nie dostałaby tej wartości więc pamiętajmy o tym i to jest też ten nasz bufor który chroni chociażby właśnie te środki które są potrącane bezpośrednio z naszego wynagrodzenia. Teraz jakby to troszeczkę rozwinę i postaram się po prostu powiedzieć troszeczkę o bezpieczeństwie, o tym, co dzieje się w tej sytuacji z Państwa oszczędnościami i yy, przedstawię tutaj po prostu parę jakby faktów związanych z tym, co jest dziś i teraz. Yy. Podstawę tutaj wielu uczestników zadaje sobie w tej chwili pytanie zaglądając właśnie na ten swój rachunek PPK i widząc, że no było jakieś dwa miesiące, trzy miesiące temu troszeczkę więcej tych środków, czy obserwując na przykład te wydarzenia wojenne, czy sytuacje na rynkach giełdowych, Osoby zadają sobie pytanie, czy te środki są bezpieczne, czy, czy po prostu nie wydarzy się coś złego, co by mogło jakby tutaj naruszyć wartość i bezpieczeństwo tych środków, które mamy ulokowane w PPK. Proszę tutaj pamiętać, że do zarządzania funduszami zostały jakby przydzielone czy zadeklarowały się instytucje z dużym doświadczeniem, zostały pod tym względem pozytywnie zweryfikowane. Skarbiec tutaj wyróżnia się szczególnie na tle, rynku mamy do czynienia, my jesteśmy firmą z ponad 24-letnim doświadczeniem na polskim rynku. Wiemy, jak się to robi. Doskonale orientujemy się na rynkach też zagranicznych, więc jesteśmy tutaj instytucją, która miała już do czynienia z wielu kryzysami giełdowymi, z wielu okresami chosy, więc po prostu potrafimy sobie w tych okolicznościach radzić. Depozytariuszem, czyli takim bankiem odpowiadającym za państwa oszczędności zgromadzone w ramach rachunku PPK, jest MBank. Co to znaczy? Kim jest depozytariusz? Depozytariusz to jest taki bank, który odpowiada całym swoim majątkiem za wszystkie transakcje i wszystko to, co dzieje się na rachunku funduszu inwestycyjnego, czyli właśnie funduszu. Funduszu PPK, gdzie państwa mają, państwo mają ulokowane oszczędności. Czyli M bank gwarantuje i czuwa nad tym, by wszystko to, co dzieje się na państwa rachunku PPK, było zgodne z prawem, było zgodne z regulacjami obowiązującymi w Polsce i przewidzianymi dla PPK. Gdyby tutaj bank czegoś nie dopatrzył, odpowiada. Całym swoim majątkiem i musi tutaj tę szkodę wyrządzoną uczestnikom PPK wypłacić na te rachunki. To jest bardzo ważna instytucja. Proszę też pamiętać, że jedynymi właścicielami funduszu, czyli miejsca, gdzie są zarządzane państwa środki, są osoby, które wpłaciły tam oszczędności. Właścicielem funduszu nie jest ani Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, ani M-Bank jako depozytariusz, czy jakieś inne instytucje. Co to znaczy, że właścicielami tego majątku są tylko państwo? Ten majątek jest niezależny od majątku instytucji finansowej i chociażby banku, który prowadzi rachunek. Jakie są tego konsekwencje? Otóż, gdyby taka instytucja jak Skarbiec TFI czy M-Bank upadły, to państwa środki, są na odrębnych, wydzielonych rachunkach, nie wchodzą do masy upadłościowej instytucji finansowej i banku, który prowadzi rachunek, są przejmowane przez zarządzanie, przez, są, będą zarządzane potem w przyszłości po takiej ewentualnej upadłości przez inną instytucję finansową, a rachunek będzie prowadzony w ramach innego banku. Także wierzyciele tych instytucji nie mogą się Zaspokoić z tego typu środków. To jest rozwiązanie, które funkcjonuje już na dojrzałych rynkach od dziesiątków lat. Jest jakby tutaj wypróbowane, sprawdzone i jest to jedno z najbezpieczniejszych rozwiązań chroniących oszczędności ulokowane w funduszach inwestycyjnych. Także tutaj z punktu widzenia właścicieli państwa interes jest zabezpieczony i środki nie mogą być w żaden sposób wykorzystane inny przez chociażby wierzycieli instytucji finansowych Co o czym jeszcze warto pamiętać w związku z zaistniałą sytuacją rynkową Na pewno część z państwa z niepokojem patrzy na indeksy giełdowe i widzi czy czyta komentarze, że spadki na rynku akcji, spadki na rynku obligacji. Jest to, jest to coś, co jest cechą rynków kapitałowych. No, byłoby czymś nienormalnym, gdybyśmy mieli do czynienia z taką sytuacją, że przez dziesiątki lat indeksy giełdowe, indeksy obligacyjne tylko rosną. Mamy do czynienia z cyklicznością. Zmienność kursów akcji, obligacji. A pochodną tego jest właśnie zmienność wycen jednostek uczestnictwa, jest cechą rynków finansowych, więc trzeba się jakby z tym pogodzić. Natomiast trzeba pamiętać, że mamy tutaj do czynienia z cyklicznością. Po każdym okresie korekt, załamań czy niepokojów na rynkach mamy do czynienia z okresem wzrostów. Właśnie wszystko wskazuje na to, że gdzieś tutaj kończy się ponad dziesięcioletni okres bardzo silnych wzrostów na rynkach, więc. Musimy się troszeczkę uzbroić w cierpliwość. Państwa są jakby też w komfortowej o tyle sytuacji, że kapitał państwa dopiero się buduje, czyli są państwa jakby na początku budowania swojego kapitału w ramach rachunku PPK. Także przed państwem przynajmniej kilkanaście lat, kilka kilkanaście lat. Oszczędzania, czy nawet kilkadziesiąt w przypadku tych najmłodszych uczestników PPK, nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co się będzie działo w przyszłości. Natomiast jedno, że jedynym miejscem, gdzie jesteśmy w stanie w jakiś skuteczny sposób w dłuższym okresie walczyć, chociażby z inflacją, no bo widzą Państwo, że w tej chwili, gdziekolwiek byśmy nie ulokowali pieniądze, to bardzo trudno nam osiągnąć stopę zwrotu większą od inflacji. Mamy akurat taki, a nie inny okres, jeśli chodzi o nasze oszczędności. Więc nic innego poza lokowaniem na rynkach kapitałowych nie wymyślono i w dłuższym okresie, naprawdę, proszę mi wierzyć, to się sprawdza. Więc tutaj Państwo, jakby dokonując systematycznych wpłat na rachunek PPK, tak naprawdę będą w dłuższym okresie czasu mogli skorzystać z tej chociażby sytuacji nabywania. Akcji w niższych cenach, nabywania obligacji w niższych cenach. Czyli nawet jeśli mamy do czynienia w tej chwili ze spadkami, to z każdą następną wpłatą to ryzyko inwestycyjne maleje, z tego względu, że kupują Państwo z każdą następną wpłatą niżej wyceniane akcje i obligacje. I proszę pamiętać, że my tutaj też, jakby ze swojej strony. Staramy się to ryzyko inwestycyjne minimalizować, czyli unikać tych rynków, w których te potencjalne straty mogłyby być większe, chociażby nasze fundusze i tutaj ogłaszaliśmy, to nie inwestowały ani nie inwestują ani teraz, ani nie inwestowały wcześniej na rynkach na rynku rosyjskim, więc my tutaj będziemy starali się po prostu szukać tych możliwości, to ryzyko, na ile to jest możliwe, ograniczać. Natomiast no nie ma takiej sytuacji. Fundusze PPK nie są funduszami, które, których podstawowym celem jest utrzymywanie wartości wpłaconego kapitału. To wartość wpłaconego kapitału będzie zawsze pochodną bieżącej wyceny, czyli będziemy mieli do czynienia z okresami, Wzrostów i spadków na rynkach. Natomiast wrócę jakby do tego slajdu, tutaj bardzo obrazowego, który pokazuje, że na dzień dzisiejszy, żeby wyjść jakby na zero przy potrąceniu wpłat, potrąceniu składek z naszego wynagrodzenia, musielibyśmy mieć do czynienia praktycznie z 50% spadkiem na wartości Państwa inwestycji, no bo musielibyśmy odciąć wartość dopłat pracodawcy i dopłat budżetowych, więc tutaj jakby ta sytuacja od tej strony nie wygląda aż tak źle, więc proszę mi wierzyć, te okresy rynko, spadków czy korekt rynkowych są zawsze zdecydowanie krótsze, one mają taki bardziej intensywny przebieg, natomiast te okresy dobrej koniunktury wzrostu są zdecydowanie dłuższe. Co tutaj jeszcze można jakby Państwu dobrego mimo wszystko powiedzieć? Otóż każdy z Państwa tak naprawdę może samodzielnie też podziałać pod kątem zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego. Otóż no, co to znaczy to zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego, czyli przeniesienie Środków w takie miejsce, gdzie mamy mniej ryzykownych inwestycji. Przez najbardziej ryzykowne, oczywiście rozumiemy tutaj, rynki akcyjne. I tutaj mogą Państwo skorzystać z bardzo prostego klucza. Otóż, no, wśród funduszy PK zauważyli Państwo, każdy z funduszy skarbca ma taką magiczną cyferkę 2065, 2060, 2025. Co to znaczy? Otóż, im ta data jest niższa. Czyli 2025 to jest to ryzyko najmniejsze, a 2065 to jest ryzyko największe. Czyli każdy z Państwa może ten fundusz, któremu był automatycznie przypisany w trakcie zakładania PPK, zmienić. To jest to operacja bezpłatna, nielimitowana, czyli można to robić dowolną ilość razy. Można to zrobić zarówno w odniesieniu do tego, co Państwo już wpłacili na rachunek PPK, czyli można złożyć taką deklarację dyspozycji. Zamiany tych środków, które Państwo już wpłacili wcześniej na rachunek PPK, i można też zrobić to w odniesieniu do wpłat przyszłych. Czyli proszę pamiętać, że tutaj klucz jest następujący: im niższa data, tym niższe ryzyko, im wyższa data, tym wyższe ryzyko. I tutaj, w zależności od tego, jak się z tym czujemy dobrze czy źle, bo mogą być też takie osoby, które powiedzą. Że jednak w tym okresie zaryzykuję i postaram się inwestować troszeczkę bardziej agresywnie. To zależy od Państwa. Natomiast mogą to Państwo zrobić samodzielnie za pośrednictwem aplikacji STI24. Jeśli ktoś jej jeszcze nie ma, to za chwileczkę też powiem, bo naprawdę warto tutaj z tej aplikacji korzystać i mogą sobie Państwo po prostu w każdej chwili to ryzyko zminimalizować. Dodatkowo Proszę też pamiętać, że mają Państwo w ramach PPK tak zwany bezpiecznik, o którym mówiłem zawsze na spotkaniach. Cóż to jest zabezpiecznik? Otóż mogą Państwo w każdej chwili, jeśli podejmą Państwo taką decyzję, wypłacić środki zebrane w ramach rachunku PPK. Jest to bardzo prosta operacja. Wystarczy tylko się zalogować do aplikacji STI24 i wybrać dyspozycję czy po prostu wybrać przycisk zwrot środków? Te środki będą do Państwa dyspozycji w przeciągu kilku dni roboczych. Natomiast trzeba pamiętać, że zawsze w przypadku wypłaty przed 60 rokiem życia będziemy mieli potrącone wszystkie opłaty budżetowe czyli opłatę powitalną z wypracowanymi zyskami, dopłatę roczną, jeśli już była wypłacona z wypracowanymi ewentualnymi zyskami. I wpłatę pracodawcy zawsze będziemy mieli potraconą o 30% podatek ZUS. Ten podatek zostanie przekazany na państwa indywidualne konto w ramach prowadzone w ramach ZUS-u. Natomiast proszę pamiętać, że otrzymają państwo środki własne wpłacone według wartości bieżącej, środki pracodawcy pomniejszone o 30%, natomiast bezpowrotnie stracą Państwo po prostu te dopłaty budżetowe, czyli. I najlepsze jest to, że po dokonaniu takiej czynności dalej Państwo są uczestnikiem PPK, dalej mogą Państwo w każdej chwili dalej będą po prostu wpływały tam środki. Także to też jest możliwość. Jeśli ktoś czuje tutaj taki absolutny dyskomfort, to może z tego typu operacji skorzystać i po prostu jakby wykorzystać tę część tych środków, które, te środki, które zostały już zebrane. Proszę tutaj pamiętać, że nie można wypłacić. Częściowo. Czyli jeśli jest tam zebrane na przykład 5000 zł, to dokonujemy wypłaty całej kwoty, natomiast nie możemy sobie tego niejako wypłacić w ratach. Pokażę Państwu jeszcze tutaj taki bardzo yy, myślę obrazowy przykład, pokazujący yy, yy, różnicę między właśnie inwestowaniem jednorazowym a inwestowaniem systematycznym w perspektywie dwuletniej z takim bardzo drastycznym założeniem, że w pierwszym roku oszczędzania, proszę zobaczyć, nie działo się na tych inwestycjach nic dobrego, tylko traciliśmy po 6% miesięcznie, a w drugim roku oszczędzania no, poprawiła się sytuacja i każdego miesiąca udaje się zarobić na zainwestowanych środkach 2%. No i przyjęliśmy dla takiego łatwego, obrazowego liczenia: 2600 zł wpłata. Jednorazowa w pierwszym miesiącu oszczędzania w tym okresie dwuletnim, a drugi, druga osoba wpłacała 24 rata, raty po 100 zł miesięcznie. Proszę zobaczyć, jaki jest bilans inwestycji po 12 miesiącach. Oczywiście no, nie jest ciekawy, bo cokolwiek by nie powiedzieć, przy każdym sposobie tutaj inwestowania mamy do czynienia ze stratą, ale one są różne. Proszę zobaczyć. Osoba, która zainwestowała jednorazowo na tej górce, jakby tutaj giełdowej, w takiej sytuacji, gdzie miesiąc miesiąc traci, po roku oszczędzania ma stratę minus 52%. Czyli tu mamy do czynienia z taką bardzo ekstremalną sytuacją rynkową. Właściwie taką dość trudną do powtórzenia w ostatnich dziesiątkach lat. Natomiast proszę zobaczyć, co się działo w przypadku tej osoby, która regularnie wpłacała. Każdego miesiąca po 100 zł. Oczywiście na każdej wpłacie była minimalna, była strata, natomiast oczywiście na pierwszej wpłacie największa, na ostatniej już mniejsza i proszę zobaczyć, tutaj średnia wartość tej straty jest minus 31%. Oczywiście powiedzą Państwo, no pociecha wątpliwa, jeden stracił, drugi stracił, natomiast istotne będzie to, co będzie się działo w momencie, kiedy taka inwestycja będzie miała szansę odrabiania. Otóż proszę zobaczyć, żeby z tego minus 52 odrobić tę stratę, to nasza inwestycja musi ulec podwojeniu. I proszę zobaczyć teraz, co się dzieje w drugim roku oszczędzania. Ta osoba, która wpłaciła jednorazowo, miała ten dołek giełdowy w 12 miesiącu oszczędzania, tu miała właśnie to minus 52%, no, i potem już rynek rósł. Ale proszę zobaczyć, po roku wzrostów o 2%, ta jednorazowa inwestycja dalej jest na blisko 40% stracie. Dlaczego tak się dzieje? No, otóż tutaj musimy, musielibyśmy podwoić kapitał, a aż tak dobrze w tym drugim roku nie było. Co się dzieje w przypadku tej inwestycji systematycznej? No, ktoś tutaj zaczynał od tego skromnego 100 złotych. Konsekwentnie to 100 zł wpłacał, niezależnie od tego, co działo się na rynku. I proszę zobaczyć, po tych dwóch latach oszczędzania, jego bilans jest plus 0,4. Oczywiście to nie jest jakiś może powód do dumy, ale proszę też traktować ten przykład jako taki stres test, który jest modny dla, dla, dla rynków różnego rodzaju w ostatnich czasach. Przeprowadzano je chociażby dla sektora bankowego, i proszę zobaczyć, tutaj, no mimo wszystko jesteśmy na lekkim plusie. Odrobiliśmy stratę i to stosunkowo szybko. Czyli te 30-prawie e, dwuprocentową stratę w przeciągu jednego roku, e, gdzie ta sytuacja nie była aż tak nadzwyczajna jak w roku pierwszym, oszczędzania, udało się nam mimo wszystko powolutku te straty odrabiać. I właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia w PPK. Otóż te środki państwa wpływają regularnie, miesiąc, miesiąc, niezależnie od sytuacji rynkowej. W związku z tym jest spora szansa, że w dłuższym okresie czasu to, co aktualnie państwo widzą jako y, stratę na swojej inwestycji, y, mimo wszystko z czasem zapracuje na państwa korzyść. Więc proszę tutaj, jakby pamiętać y, ten obraz. Warto jakby to mieć przed oczyma. Prezentację zresztą Państwu prześlę, więc można będzie tutaj szczegółowo się temu przyjrzeć. Natomiast, tak jak mówiłem, w tym zarządzaniu swoim rachunkiem PPK, czyli właśnie w tym zarządzaniu ryzykiem, jeśli chodzi o zmianę funduszu czy wypłatę, jest konieczny dostęp do aplikacji STI24. Więc, jak domyślam się, część z Państwa z pewnością już. Dostęp do tej aplikacji ma, może ktoś z Państwa nie ma, a może mają Państwo też kontakt z osobami, które współpracownikami czy znajomymi, którzy tego dostępu jeszcze sobie nie zaktywowali, więc tutaj tak naprawdę dla przypomnienia Państwu to pokażę. To jest naprawdę prosta operacja, która tak naprawdę zajmie kilka minut. Wystarczy tylko w przeglądarce. Wpisać STI 24. Ten adres jest dostępny w stopce naszej strony internetowej. Proszę zobaczyć tutaj STI 24. I wyświetliśmy Państwu taki ekran. I tutaj zwracam szczególną na to uwagę. Jeśli chcą Państwo sobie ten dostęp załatwić, nie wybierają opcji zarejestruj się, tylko koniecznie zarejestruj się z Blue Media. Dlaczego? bo wybranie opcji zarejestruj się spowoduje, że otworzą Państwo konto, na którym nie będą widzieli Państwo swoich wcześniejszych inwestycji, będzie tylko w odniesieniu do nowych. Natomiast jeśli ktoś chce mieć dostęp do tych inwestycji, które już były, a taką inwestycją jest z PPK, koniecznie zarejestruj się z Blue Media. Ta operacja jest bardzo bezpieczna, przeprowadzana przez instytucję, która zajmuje się płatnościami więc elektronicznymi, z tą transakcją będzie się wiązała konieczność wykonania przelewu wartości jednej złotówki na rzecz Blue Mediów, natomiast po dokonaniu weryfikacji najpóźniej następnego dnia te środki wrócą na Państwa rachunek. Czyli wybieramy, zarejestruj się z Blue Media, wpisujemy swoje dane, imię, nazwisko, PESEL. W kolejności, tak jak będą się pojawiały kolejne Ekrany. Możemy sobie dokonać tutaj, wpisać numer telefonu. Wybieramy też bank, oczywiście, którym dokonamy autoryzacji. Pojawią się kolejne okienka, gdzie wpisujemy swoje szczegółowe dane. Nie będziemy się tutaj na tym koncentrować. Proszę po prostu postępować zgodnie z instrukcjami przez kolejne okienka. Bardzo ważny teraz tutaj element login, tutaj wiele osób wymyśla bardzo czasami coś nowego, efekt jest taki, że potem jest problem ciągle z przypomnieniem sobie tego loginu, ja tutaj uważam, że takim najprostszym rozwiązaniem jest wpisywanie konta e-mail jako loginu albo po prostu niech Państwo sobie po prostu tutaj te dane Zapiszą i oczywiście hasło, przy pomocy którego będziemy dokonywali autoryzacji wejścia, i na koniec trzeba będzie wprowadzić SMS, który pojawi się na Państwa telefonie komórkowym do obsługi. Po uzupełnieniu tych wszystkich danych i zalogowaniu się ponownym, będą mogli Państwo już w pełni zarządzać swoim rachunkiem. Gdyby w trakcie jakby całego procesu pojawiła się jakakolwiek trudność techniczna mają państwo zawsze do czynienia z infolinią dostępem do infolinii tutaj numer podaję na tym slajdzie można w każdej chwili przedzwonić i sprawdzić co się wydarzyło albo po prostu uzyskać stosowne wsparcie i oczywiście kiedy już te dostępy otrzymamy Będziemy mogli, czyli w praktyce otrzymają Państwo link na swoje konto e-mail. Po jego kliknięciu autoryzują Państwo SMS-em i wchodzą sobie Państwo już na rachunek i mogą rachunkiem PPK zarządzać. Czyli właśnie będą mogli zarządzać Państwo tym bezpiecznikiem, czyli dokonywaniem zwrotu. Będą mogli Państwo zmieniać, czyli weryfikować to ryzyko inwestycyjne. W ramach swojego rachunku PPK i co ważne, w każdej chwili samodzielnie będą mogli zmienić numer telefonu komórkowego czy konto e-mail, a także numer rachunku bankowego do wypłat z tego w przypadku takiej tej sytuacji, gdyby Państwo chcieli rzeczywiście dokonać zwrotu, no czy ktoś z Państwa osiągnie już ten 60 rok życia? Natomiast trzeba pamiętać, że ciągle będą czynności, które są absolutnie niedostępne z tego poziomu. Muszą być zawsze realizowane u pracodawcy, u którego Państwo są aktualnie zatrudnieni, czyli rezygnacja, ponowne przystąpienie, ewentualne dodatkowe wpłaty, o których Państwu wspominałem, czy zmiana tych wpłat, to muszą Państwo się zwrócić zawsze do swojego pracodawcy. Ta sama sytuacja, jeśli zmienią Państwo pracę. Chcieli dokonać transferu aktywów, czyli przeniesienia środków ze starego PPK do nowego, muszą tutaj Państwo skorzystać z tych możliwości, które da oczywiście pracodawca. Co jeszcze Państwo uzyskają oprócz możliwości zarządzania rachunkiem PPK? Otóż w momencie otwarcia tego dostępu STI-24 będą mogli Państwo dokonywać zakupu inwestycji. 16 funduszy, yy, skarbiec FIO o różnych strategiach. Czyli można tam sobie chociażby y, otworzyć specjalny rachunek dedykowany na przykład 500, plus, czy jakiemuś y, celowi y, związanemu z oszczędzaniem. Więc można tutaj po prostu w sposób swobodny wybierać te inwestycje. Dodatkowo mogą też Państwo otworzyć. Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego i indywidualne konto emerytalne. Ja postaram się dosłownie w paru zdaniach o tych dwóch rozwiązaniach powiedzieć. Warto jakby tutaj mieć to na uwadze, tym bardziej, że tutaj te warunki są bardzo preferencyjne. Będą to możliwość inwestowania w fundusze o obniżonych kosztach zarządzania z bardzo atrakcyjnymi też strategiami inwestycyjnymi. Tak, dla przypomnienia, czym są te rozwiązania. Otóż indywidualne konto emerytalne to jest takie rozwiązanie, które daje Państwu możliwość oszczędzania systematycznego bądź wpłaty jednorazowej, połączonej z możliwością niepłacenia podatku Belki. Oczywiście podatek Belka w przypadku lokaty 01 czy 02. To on oczywiście tutaj no, mogą Państwo uznać, że to nie jest gra warta świeczki. Natomiast w dłuższym okresie czasu, jeśli jest to inwestycja, która przynosi lepsze efekty, no, robiłem takie rozliczenia chociażby za ostatnie 10 lat w inwestycje na rynku akcyjnym, czy takie mieszane na rynku akcyjnym i obligacyjnym. Tamte oszczędności przy takim systematycznym odprowadzaniu tego limitu do IKE. To były już na poziomie nawet kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy złotych. Mówimy o samym podatku belki. Więc W jaki sposób to jest realizowane? Otóż na każdy rok uzyskujemy limit, publikowany przez Ministerstwo Finansów. On jest pochodną prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Taka, taki limit na ten rok wynosi 17 660, 766 złotych. Możemy go wpłacać jednorazowo lub systematycznie. I teraz, w sytuacji kiedy wypłacimy te środki dopiero po 60. roku życia, możemy to zrobić jednorazowo lub w dowolnych ratach, nie zostanie naliczony podatek belki. Więc jest to dość atrakcyjne. Gdyby Państwo, oczywiście, z tych środków chcieli skorzystać wcześniej, można to zrobić. Ta operacja nazywa się zwrotem to jest jakby wypłata na każde żądanie. I co w tym momencie? Otóż te oszczędności zostaną potraktowane jak normalne, każde inne, czyli inwestowanie w fundusz czy, czy lokatę, zostanie po prostu naliczony podatek belki. Czyli proszę zobaczyć, że tutaj to oszczędzanie, to to IKE może pełnić tak naprawdę funkcję podręcznego konta oszczędnościowego. Gdzie w sytuacji, jeśli rzeczywiście ten okres, gdzie nie wykorzystamy, nie skorzystamy z tych oszczędności do 60 roku życia, no to będziemy mieli pełnię tych korzyści podatkowych, natomiast jeśli wykorzystamy je w każdej chwili, będziemy po prostu zapłacimy podatek belki, nie ma tutaj żadnej specjalnej sankcji. Te środki, tak jak środki w PPK, podlegają dziedziczeniu. Osoby, które dziedziczą nie, w tej prostej linii, nie płacą podatku. Od dziedziczenia, natomiast każdy dziedziczący, niezależnie od tego, czy bliski, czy daleki, otrzymuje, może otrzymać te środki w gotówce bez podatku Belki. Także proszę o tym tutaj pamiętać: IKE jako alternatywa takiego podręcznego konta oszczędnościowego, gdzie możemy po prostu wrzucać swoje nadwyżki w ramach tego limitu i możemy tutaj ewentualnie z tych korzyści, jakim jest zwolnienie z podatku Belki, skorzystać. Drugim rozwiązaniem jest indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. To już jest takie rozwiązanie, gdzie możemy wpłynąć na naszą wartość podatku PIT rozliczanego po każdym roku podatkowym. Otóż z czego to wynika? Na każdy rok w ramach IGZE mamy wyznaczony limit podatkowy, limit wpłaty. I w tym roku on wynosi 7106,40 zł. Jeśli osoba prowadzi działalność gospodarczą albo łączy na przykład pracę z działalnością gospodarczą, ma ten limit zdecydowanie wyższy. Co to znaczy? Tę kwotę, którą wpłacimy do IKEA, do IGZE, możemy sobie odliczyć od podatku, od przychodu. Czyli proszę zobaczyć, że jeśli wpłacimy w ramach IGZE, 7106 zł. I podlegamy pierwszemu progowi podatkowemu. No tu zostawiłem jeszcze progi podatkowe te, które funkcjonują. Czekamy tak na ostateczne jakieś ustalenia, żeby tutaj, żebyśmy widzieli tak naprawdę, jakie progi podatkowe będziemy mieli w tym roku i jakie wartości tego podatku. No, czekamy tutaj na decyzję Parlamentu w tym, w tym zakresie. Natomiast patrząc jakby na to, co do tej chwili. Pory, czyli osoba, która była w ramach pierwszego progu podatkowego, miała możliwość odliczenia maksymalnej kwoty od podatku w wysokości 1208 zł, natomiast osoba, która była w drugim progu podatkowym, 2274 zł. Proszę pamiętać, że taką umowę, czy to IKE, czy X zawieramy zawsze na pojedynczą osobę, czyli jeśli małżeństwo chciałoby skorzystać z większej ulgi podatkowej, a należy na przykład do tej grupy dobrze zarabiającej. Zresztą w przypadku 17% podatku też, możemy sobie tę kwotę niejako zwielokrotnić. Jeśli małżonkowie wpłacą każdy z nich pełny limit wpłaty, proszę zobaczyć, tutaj mamy do czynienia. Z podwojeniem kwoty 1200, a tutaj z podwojeniem kwoty 2274. Podatek liniowy, oczywiście, tutaj jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Więc taką korzyść otrzymujemy, yy, wpłacając, czyli jeśli wpłacimy w 2022 roku tę kwotę, to. W ramach rozliczenia rocznego, które przygotowujemy do końca kwietnia 2023 roku, będziemy mogli korzystać z takiego odliczenia od podatku. Czyli jeśli zapowiada się nam nadpłata, to tę nadpłatę sobie zmniejszymy. Jeśli będziemy mieli możliwość zwrotu, no to ta wartość zwracanego podatku się nam powiększy. Więc to mamy już taką korzyść od razu na starcie w momencie wpłacania do XZ. Natomiast drugą korzyścią będzie niepłacenie podatku Belki w momencie osiągnięcia wieku 65 lat. Tutaj jest on identyczny dla obu płci i będziemy musieli tutaj od wypłacanej kwoty zapłacić taki zryczałtowany podatek na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 10% tej kwoty, którą aktualnie będziemy wypłacali. I to jest właściwie jedyna opłata, która będzie pobierana na koniec inwestycji. Natomiast co by się stało, gdybyśmy takie środki wykorzystali wcześniej? Jak najbardziej możemy je wypłacić, natomiast trzeba pamiętać o tym, że w związku z tym, że kiedyś skorzystaliśmy z odliczenia podatkowego, to w roku, w którym wypłacimy środki, cała wartość wypłaty wejdzie nam do przychodu, do opodatkowania, czyli zwiększy nam tę podstawę. Na pod, od której będziemy obliczali podatek. Także proszę pamiętać, że XE nie jest takim instrumentem do inwestowania krótkoterminowego, gdzie po prostu lokujemy jakąś nadwyżkę, i w perspektywie na przykład roku, dwóch te środki chcielibyśmy od razu odzyskać. Taka możliwość oczywiście jest, natomiast proszę tutaj pamiętać, że te konsekwencje podatkowe są dość spore. No i proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś w danym roku podatkowym korzystał. Ze zwolnienia ze stopy podatkowej z progu podatkowego 17% a dokonał tego zwrotu przed 65 roku rokiem w momencie kiedy płacił 32% podatku no, ta operacja nie byłaby zdecydowanie korzystna dla tej oso osoby w związku z tym IKE jako yy, podręczne konto oszczędnościowe może taką funkcję pełnić, natomiast indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego to już środki o troszeczkę mniejszej płynności, z taką właśnie dedykowanym celem, kiedy osiągniemy wiek emerytalny. Oczywiście te środki też podlegają dziedziczeniu, więc tutaj nic nam nie przepadnie niezależnie od tego czy jesteśmy w trakcie oszczędzania, w trakcie wypłaty. Tyle, że osoby dziedziczące zawsze będą musiały zapłacić ten zryczałtowany 10% podatek na rzecz skarbu państwa. Jeśli nie chcemy, no to możemy sobie po prostu przekazać tej opłaty uiścić. W momencie kiedy otrzymaliśmy spadek, możemy sobie to przekazać na rachunek X. Przepraszam, tutaj mi się coś... Nie będę tutaj może zbyt szczegółowo opowiadał państwu o e, sposobie jakby inwestowania środków. Będą państwo mieli do wyboru kilka bardzo atrakcyjnych strategii, także osoby zainteresowane na pewno będą mogły sobie tutaj e, wybrać sposób inwestowania, przede wszystkim samodzielny, gdzie aż można wybrać pięć funduszy plus pięć e, portfeli gotowych e, jakby dla tych osób, które nie chcą tutaj się specjalizować, czy nie chcą jakoś podejmować tego trudu wyboru. Opis tych strategii jest w załączonej prezentacji. Nie chciałbym tutaj przedłużać, więc będą mogli Państwo sobie z tego skorzystać. Natomiast co najważniejsze, bo tutaj od razu pojawi się pytanie: ile to znowu będzie kosztowało? Prowadzenie. Yy, opłaty związane z IKX ze z emeryturalno mają tutaj wartości zerowe. Jedyną opłatą, którą yy, trzeba uwzględnić są koszty zarządzania funduszy, a te są niższe, o tym za chwileczkę powiem, natomiast yy, nie ma żadnych opłat za wpłaty, wypłaty, zmiany portfeli. Jeśli chodzi o zmiany portfeli nie ma tutaj żadnych limitów, więc mogą Państwo dowoli zmieniać fundusze, w których Inwestują Państwo środki, a jest tych funduszy do dyspozycji aż 16. Za otwarcie nie ponoszą Państwo żadnych opłat. Oczywiście trzeba to zrobić za pośrednictwem tej aplikacji STI 24. Trzeba tylko pamiętać o wartości pierwszej wpłaty i minimalnej wartości ewentualnych dopłat. Obiecałem Państwu jeszcze tutaj informację dotyczącą kosztów zarządzania. Otóż fundusze oferowane w ramach IKX emerytura, czyli tych rozwiązań, które mogą Państwo sobie otworzyć za pośrednictwem STI24. Mamy obniżone w przedziale od 0,6 do 1,2. Standardowe opłaty są od 1 do 2%. Także tutaj te opłaty są zdecydowanie, zdecydowanie niższe. Dla przypomnienia w ramach PPK te opłaty wynoszą 0,4% procenta w skali roku. Na koniec jeszcze tylko dla przypomnienia e, numery infolinii. Można z tych infolinii wręcz należy korzystać. Tam za, rzeczywiście w każdej chwili mogą Państwo uzyskać wsparcie e, w zakresie produktów e, PPK chociaż, czy tego systemu STI24 uzyskać też chociażby informację dotyczącą IKE, IKZE, emerytura, więc też jak najbardziej zachęcam do kontaktu w tym zakresie. Przejdźmy teraz do pytań. Nie pojawiło się tutaj nic w okienku w trakcie mojej prezentacji. Czy tutaj ktoś z Państwa chciałby jeszcze skorzystać z tej możliwości i zadać jakieś pytanie? Prześlę Państwu prezentację. W stopce przesłanej wiadomości będą namiary do mnie telefoniczne i mailowe, więc jak najbardziej zachęcam też do takiego bezpośredniego kontaktu. Poczekam jeszcze tutaj chwileczkę, może ktoś się jeszcze zdecyduje na zadanie jakiegoś pytania. No, nie widzę tutaj odważnych, ale może tutaj o was jeszcze ktoś pisze. Także poczekam. O, dziękuję, panie Tomaszu. No, mam nadzieję, że tutaj starałem się. Ten przekaz był no, w miarę jasny, czytelny. Proszę pamiętać, że po tych trudnych czasach inwestycyjnych zawsze przychodzą, Czasy lepsze. Proszę też pamiętać o tym, że jednak przy tej, bo, bo każdy z Państwa jakby no, martwi się o to, co, co dzieje się z tego, z tymi potrąceniami z jego pensji, czyli tą właśnie składką PPK. Proszę tutaj pamiętać o tym, że mają Państwo ten taki bufor dodatkowy w postaci dopłaty pracodawcy, dopłaty budżetowej, więc tutaj jakby to w jakiś sposób no, chroni te Państwa. Wypracowane w pocie w ciągu miesiąca środki, więc powinni tutaj Państwo być troszeczkę spokojniejsi. Natomiast no jest to początek drogi, przed nami tak naprawdę wszystko, bo tutaj z części, dla części Państwa to jest przygoda kilkumiesięczna, nieco ponadroczna. Rzad, bardzo rzadko jest to sytuacja, gdzie mamy do czynienia z dwuletnim okresem. Oszczędzania, ale to wszystko, tak naprawdę, początek. Także życzę Państwu dobrych, jakby tutaj też, wyborów inwestycyjnych. Życzę też sobie i Państwu, żeby tutaj ta sytuacja prędzej czy później się wyklarowała na rynkach finansowych, a tak zawsze się działo, więc tutaj, jakby, żyję z taką nadzieją i z taką pewnością. Także życzę Państwu, Udanego dnia i dziękuję Państwu za cierpliwość i spędzone tutaj niespełna, spędzoną ze mną niespełna jedną godzinę. Także dziękuję Państwu i dobrego dnia.